Siemano ludzie, z tej strony Robin Skateboard, a oto zagrajemy w Gothic 2 noc krótka, czyli niezmiennie ruszamy i oglądamy przygody bezimiennego. Tak, w ostatnim odcinku załatwiliśmy pierwszego ze smoków na bagnach. O, tak jest, zabij się, ale na szczęście nic się nie stało zbyt groźnego, możemy się napić, będzie spoko. W ostatnim odcinku zabiliśmy pierwszego smoka, a w tym odcinku lecimy od razu na drugiego. Jestem przygotowany na to spotkanie, znaczy tak naprawdę to nie jestem, ale jakoś trzeba sobie radzić w życiu. Także, którędy będzie najszybciej do tego smoka? Do kamiennego teraz by wypadało skoczyć. Także tego, jak się tam do niego lazło? Szybki śledzik ostatni, o cholera, przydałoby się uzupełnić zapasy, no ale nic. Dobra, ja biegnę przed siebie. Nie pamiętam, którędy się biegło, bo tam jest ognisty siedzi w wulkanie. Ale powinniśmy jakoś przebiec, myślę, że tamtędy. Jakoś tam się wspiąć i tam chyba było takie przejście swoiste. Bynajmniej mam taką nadzieję, w ogóle strzelają do mnie, już tutaj biją i w ogóle niegrzeczni są bardzo. Nie no, żartuję teraz. Lecimy sobie tutaj, postaram się wybić po tych półeczkach skalnych albo jakoś na górę. I tam chyba od ognistego, a może tędy się przejdę. Od ognistego da się jakoś chyba przejść normalnie do kamiennego, gdzieś tam tymi chyba ścieżkami, tak mi się wydaje. Znaczy teraz ogólnie właśnie wbijam na ten teren takiego ognistego, a go chyba jeszcze nie powinniśmy bić. Znaczy nie tyle co nie powinniśmy, ale nie jest w kolejności odpowiedni. Musimy się udać do starej, znaczy jak pamiętacie, tak Lares, czy Lester, nie, Lester sobie posiadłość wynajął, że tak powiem, znaczy my pomagaliśmy odbić tą posiadłość. No i niestety za długo się nią nie nacieszył, ponieważ no tam zagnieścił się kamienny smok. Więc lecę, myślę, że tu chyba jakoś tędy się szło, tam był jakiś most, coś takiego. O, proszę bardzo, martwy łowca smoków, zabieram wszystko z niego, a tam dalej jest ognisty właśnie golem, którego nie chcę bić. I jeszcze, o Boże, jak to? Nie, teraz kłamią, to nie tak miało wyglądać. Dlaczego dostałem, mimo że byłem poza zasięgiem? Okej, w takim razie ja za chwilę będę w tym samym miejscu i ponieważ nie chcę tracić czasu na bieganie marne i za chwilę będę z powrotem. Okej, ludziska, witam was tutaj z powrotem. Ja w drodze sobie przypomniałem, oczywiście, mistrz świata Robin Skateboard, że przecież tutaj nie ma tego mostku, a tam dalej idziemy do ognistego smoka, ponieważ ten mostek był w Gothicu 1 i nie mamy aktualnie teraz szans tam przebiec. Musimy znaleźć inną drogę do tej posesji, do tej posiadłości, ale za cholerę nie pamiętam, w którym miejscu się tam przedostać mogłem. Boże, jakoś zawsze pamiętam tą górniczą dolinę dość dobrze i wydawało mi się, że teraz będziemy tutaj mogli sobie normalnie przebiec, a okazuje się, że ten. Myślałem, że jeszcze, że tutaj by można było, ale chyba tutaj też nie będzie tego mostku swoistego. Chyba, że przebiegniemy jakoś boczkiem. Nie, widzicie? Tam jakbyśmy się dostali, na tę półkę, ale tutaj jest od cholery tych ziomalów i teraz nie chciałbym zginąć i skoczyć. Okej, tu jest jakiś wodospad, więc na dole powinno być dużo wody. O nie, są kamienie! Tak, moi drodzy. No niestety, dość płytko było i nie przeżyliśmy tego skoku. Ach. Nigdy nie skaczcie na główkę w niedozwolonych i niesprawdzonych miejscach. Tak jest, ale to taka bardziej przestrzeganie na wakacje, bardziej przestroga. Przestrzeganie, what the fuck, umiem mówić. Okej, właśnie nie wiem co zrobiłem. A, będzie zjechał, okej, to w sumie dobrze. Skok przez płotki, nowa dyscyplina sportowa w Gothicu. O, jeszcze jeden hit, o, ten był całkiem zacny. Dobra, ale zaraz zginę, więc i tak mi to dużo nie da. Chyba, że uda mi się skoczyć naprawdę. A, chociaż może tędy, zjadę. Uuu, no to umarłem. O, chociaż zabiorę ze sobą ich do grobu, haha. Yep. Tak jest! Umarli razem ze mną. No dobra, to było akurat głupie. Jak tam przejść? Dajcie mi pomyśleć chwilę. Nie mam mapy? Powinno mieć mapy tych, kopalni Garonda. No ale teraz mnie będzie goniła cała masa tych troli. Dlatego ja szybko mikstury szybkości łykam i uciekam stąd. Jak najszybciej w drugą stronę. Nie, Bezi! O Jezu, wstawaj! Ile ty masz HP? Pewnie w ogóle tyle co nic. To mi się wydaje. Okej, gonią nas, cwaniaczki? Tak. Sprinter jakiś się znalazł jeden z drugim. O, tutaj mamy te ogniste jaszczury. Nie chciałbym z nimi zaczynać. Okej, biegnę szybciutko. Już się odczepili ode mnie? Tak. Jestem bezpieczny. Bynajmniej tutaj. O, jeden tam spadł, się zabił na szczęście. Dobra nasza. Jednego mniej z głowy. Okej, tutaj muszę wypić mikstury. Chociaż mógłbym się uleczyć, ale mikstury mam, więc już trudno, nie będę marnował many na leczenie, skoro mam miksturki. O, kolejny tam. W ogóle jak oni skaczą, widzieliście to? Boże, jakie wiksy odpitalają. Tak. Którędy przejść? Czy ja nie mam? Zobaczymy. Wyciągnie jakąś mapę, ale jaką wyciągniesz mapę? Miejmy nadzieję, że tak, jest ta mapa. O, idealnie moi drodzy, jestem na idealnej drodze. Jeszcze w tym odcinku mam nadzieję, że zabijemy tego cwaniaka, który siedzi tam w górach i znaczy w tej posiadłości Lestera biednego. Okradziony został troszeczkę Lester. Chwila, na pewno dobrze biegnę? Przecież tam jest barykada orków, więc nie będę miał jak przejść przez nią na pewno.
Niby droga kazy... A, dobrze, za rzeką skręć w prawo. Org mi sieknął w plecy, boże. Ale to org, na szczęście, więc nie powinienem dostać zbyt dużego damage'u. Czekajcie, zaś się okaże, ile mi sieknął. A, na szczęście nie aż tak źle. Nie boli to zbyt mocno. Okej, okay, tutaj mam grzybki, no trudno, już ominę. Ponieważ nie chcę spędzać całego odcinku na tym, jak biegam w kółko. Chciałbym zrobić tego smoka jeszcze dziś. Najlepszą taktyką aktualnie, którą wymyśliłem na tego smoka, tak myślałem sobie przed odcinkiem, co można by zrobić, żeby dość szybko go pokonać, będzie pewnie armia kostków naszych pięknych, bo coś czuję, że może być w inny sposób ciężko. Oczywiście, moi drodzy, o, czekajcie, czy mapa będzie ich blokowała? Znaczy, na chwilę grę? O, chyba nie, ale okej. Na pewno nie w prawo, jeszcze chyba prosto musimy biec, o ile się nie mylę. Mam nadzieję bynajmniej, bo w prawo tam jest jakiś ten. Oczywiście ja to wszystko później wyczyszczę, żeby nie było. Jak już będę miał szósty krąg zapewne, to to zrobię. Ponieważ aktualnie no nie mamy zbytnio. Okej, mam nadzieję, że biegnę w dobrą stronę. O, tutaj są ogniste jaszczury, bynajmniej jeden. I tu jest dużo roślin, które bym chciał mieć, ale nie zbiorę ich teraz. No, nie wiem czy dobrze biegnę, ale bynajmniej mam taką nadzieję. Fajnie by było naprawdę, gdybym biegł w dobrą stronę. No, korzeń leczniczy mnie zbugował aktualnie, więc nie fajnie. Okej, okay, więc co? Czy jestem na dobrej drodze? Tu jest jaszczuro człowiek, więc myślę, że jestem w całkiem spoko miejscu teraz. Tak, prawdopodobnie docieram właśnie... Tak, jest, już tutaj jesteśmy. Oczywiście ja sobie ich minę, nie mam zamiaru chwilowo z nimi walczyć. O, widzicie, jest ich tutaj dużo, może zapis. Jestem w idealnym miejscu, pamiętacie na pewno to miejsce z Gothica 1, jeśli oglądaliście moją serię. Zapraszam, jeśli nie oglądaliście. Naprawdę fajna seria. Znaczy, bynajmniej tak, tak mi wszyscy mówią, że całkiem spoko. O, teraz za kosami, jak mi się przedrę przez nich wszystkich. Nie chcę tutaj zbytnio walczyć. Z nimi mogę mieć małe problemy, chociaż nie uniknę walk z nimi, na pewno. Okej, tu są jeszcze golemy i tak dalej, więc tutaj jest, widzicie, pilnowane to wszystko. Przydałoby się w sumie wbić, chyba niewiele mi brakuje do levela aktualnie. Okej, oni się tam zbagowali. Mam teraz właśnie czas na zapis. I co, i zobaczymy. Od tego miejsca powinienem zacząć zabijać troszeczkę. Błyskawica. Błyskawica zadziała na pewno na tego cwęka. Ile? No, 3 strzały zgaduję. No, prawie 3 strzały. O, wyciągaj broń. O, kolejny poziom. O, ludziska, super. To dobra wiadomość. Mamy 25 i 40 punktów nauki. O, tam mam golema. Może jakiś szkielet? Sobie da z nim radę. Zaraz się okaże. Okej. Chociaż... Ole damage! Wow! Naprawdę dobry. Dawaj kostek, jedziesz go! Teraz soluwa! Dobi! Mocniej! Nic się nie zrobił nawet. Okej, okay, więc widzicie, pokonany został golem przez naszego kostka. Niczego nasze kostki są OP. To są najfajniejsze cmeczki. O, mamy tutaj towarzystwo, więc może pomogę ci za chwilę, jeśli tylko dam radę. Oj, to było niebezpieczne. Harpie mamy na górze. Okej. Okay. W ogóle ten jeden z jaszczuro człowieków. Ej, oni są aż tak podatni na ataki naszego kostka. Ja sobie cofnę troszeczkę i po prostu zrobię trochę kostków. O, chociaż rozwalili mi właśnie, no ale jak taka grupa, to się nie dziwmy. Że jeden kostek dla nich to jest jak nic. No, miałeś wyczarować, no trudno, teraz to umrę. W głupi sposób niestety. Ale okej, okay. Nie spodziewałem się, że aż tak dobre będą kostki. Więc zróbmy sobie parę i po prostu wejdźmy do środka. Okej, okay, chwila. O, golem chyba się... A, dobrze, na szczęście nic strasznego. Zróbmy sobie parę kostków po prostu. Też będziemy mieli armię. A skoro jest tyle, to co? To nam też się przyda parę. A, tak na maksa, 4 kosteczki wystarczą. 4 kosteczki. Chodźcie cwaniaki, chodźmy tam zrobić porządek z tymi cwaniaczkami. Yeah. Chodźcie, no bicie. Ole! Wyciągnęli wszyscy. Dobra, teraz klepiemy. Bardzo dobrze, o to chodzi. Jeszcze więcej, bić go! Nałożyć! Dobrze, super, lecimy kolejnego. Tutaj teraz, tego cwaniaka, tego golema. Moja armia jest niezwyciężona. Oła, dostałem właśnie. Okej, okay. Został zabity, kolejny. Ja teraz będę musiał się wyleczyć, znaczy użyć trochę many. Okej, okay, 75, 75. No, chłopaki, lecimy do przodu, bo tutaj za chwilę skończy wam się czas. No, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. I tutaj mamy kolejnych cwaniaków. Okej, okay, zobaczymy, czy moje kostki teraz sobie dadzą radę. Muszę przeżyć. To jest jedyne aktualnie wyjście, żeby tutaj jakoś teraz... Okej, okay, i teraz moje kostki powinny zająć się tym następnym cwaniakiem. O, nie blokować mnie! O, nie, harpia, harpia! Dobra, było blisko. Jest szansa, jest szansa, jest szansa. Okej, okay, coś moim kostką długie schodzi, a ja tutaj umieram. Okej, okay, zajęli się harpią, bardzo dobrze. No mam nadzieję, że... A to wszystkie? A nie, dobra. Chodźcie kostki, jeszcze mamy tam cwaniaczka. Harpie, okej, okay. Leczenie średnich ran... Jezus, umiem mówić. Leczenie średnich ran teraz.
Dobra, w tym odcinku zabiję tego smoka, a w następnym sprawdzimy sobie to miejsce, okej? O, jeszcze jedna harpia się zrespiła. To nie jest zbyt dobre. Mam nadzieję, że moje kostki jeszcze zdążą mi machnąć. O, niestety nie. Nie widzę tutaj szans raczej. O, ale ja nie zadaję damage'u. Znaczy będę musiał użyć raczej jakiegoś skilla. Okej, szkielet, błyskawica. Okej, postaram się teraz... O nie! O, ona mi nic nie zrobiła. Ole damage, wow, to jest to. Okej, pamiętacie, tutaj leżał kamień ogniskujący, jeden z kamieni ogniskujących na pewno. Tutaj właśnie na tym piedestale. O, złoty pierścień, pałka. O, pałka, siemka. Okej, w tym odcinku jeszcze właśnie chciałem smoczka machnąć, dlatego będę pędził jak najszybciej do niego. Tutaj postaram się jakoś przeżyć ogólnie. O, już mnie jakiś cwaniak chce bić. Niestety... O, nie, 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 nie. Spadaj, bez na dół. Jest szansa? Jeszcze jakaś? Nie, no, na pewno się uda przeżyć. Ale żeby właśnie mi nic nie zrobił. Boże, błyskawice mam pod 9 i teraz muszę, wiecie, trzymam W, żeby biec i 9 muszę kliknąć gdzieś tam palcem w oddali, żeby jakoś to minęło, okej? No, cwaniaku, chodź tu. Chodź, 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 chodź. Dawaj, Beji! O, nie, 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 nie czaruj, nie czaruj, wyciągaj broń, cwaniaku. Okej. O! Pęk, no, machnij go. Uf, 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 było blisko. Niebezpiecznie, naprawdę, tutaj jest ciężko. Ho, dobra. Teraz szybciutko tutaj właśnie wyleczę się, co nieco. Okej, leczenie to już machnę sobie. Nie, żadnych wywodów do zamku. Teraz to tutaj musimy cisnąć na smoka. O Boże, nie no, dzisiaj jestem zmęczony strasznie. Po WF-ie, ledwo przyszedłem do domu i nagrywanie od razu się wziąłem. Dobrze, że no jakoś idzie. Miejmy nadzieję, że się doczugamy jakoś do tego smoka. Zmarnujemy tutaj trochę mikstur niestety. Mam nadzieję, że właśnie kostki, gdzie wy jesteście? Zawsze zapominam, pod którym numerem mam kostki, gdzieś później. Okej, mam. Ja sobie tutaj właśnie zrobię parę kostków, ponieważ musimy się przycisnąć jakoś. Dobra, jeden na razie wystarczy jako taki, że tak powiem, odciągacz uwagi ode mnie. O, tam harpia jedna się rzuci na mnie za chwilę, ale spoko, kostek powinien sobie z nią poradzić. Zapis, właśnie, nie robiłem zapisu chyba. No, bo skrzyneczką mam to zapis, oczywiście. Okej, to za daleko. Czy możemy otworzyć? W prawo, oj nie. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Och, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, co tu mamy? Rybę, jakiś tam ten i 4 wytrychy, więc spoko. Okej, czy mój kostek żyje tutaj gdzieś? Tu tak cicho się zachowuje troszeczkę. A, stoi sobie, spoko. Okej, błyskawice nie, szkielet bardziej. I teraz to się jakoś szło tam pod górkę, aż w końcu dojdziemy. Okej, chyba jestem na dobrej drodze. Dobra, szkielety. No, tutaj harpia mnie będzie chciała atakować, także możecie się nią zająć, a w tym czasie zbiorę sobie grzybki. Jak już jestem magiem, więc spoko. Okej, harpia na 2 hity, więc bezproblemowo. I lecimy dalej. Dzisiaj będzie dużo kostków naszych. O, kolejna harpia. Więc łapcie się za nią. Ponieważ mamy tutaj... I tutaj będą... No właśnie, tutaj są chwilowo harpie cały czas. Potem spokojnie, będą cięższe przeciwnicy, bo tutaj elixir mamy sobie wytnę. I lecimy do przodu. Tak, już są jaszczuro człeki. Więc tutaj może być lekki problem, ale spoko, moje kostki dadzą mi jakoś radę sobie, myślę. Ja po prostu muszę przeżyć ten pierwszy taki atak właśnie jakby, żeby moje kostki właśnie agro się na nie przerzuciło. I wtedy możemy bez problemu. Ja sobie przeszukam to miejsce oczywiście później, teraz nie mam zamiaru tego robić. Jak widzicie, tutaj jest dużo tych cwaniaków. Okej, kolejny jaszczuro człek. Dobra, moje kostki już biegną tam z pomocą. Dlatego kostka, o cholera! One wcale tak dobrze nie działają na niego, tylko po prostu jeśli są w grupie, tak? No nic, dobra. Tutaj łyknę sobie te mniejsze mikstury, bo mam ich dużo więcej. A te cięższe sobie zostawię tam na późniejsze czasy. Okej, teraz chyba powinni sobie poradzić we dwójkę radę. To jak walka z orkiem praktycznie. Okej, ten szkielet. Ile... O nie, nie mnie, nie mnie! Ty trolu! Dzięki kostek, jesteś moim wybijaniem. Po prostu dzisiaj dostajesz nagrodę dnia. Już się bałem. Przerzucił się od razu na mnie, ponieważ byłem najbliżej. Okej, więc co? Tam mamy już smoka, moi drodzy. Tak, widzicie, w oddali już jest. Dobra, kostku, ty musisz niestety zostać tutaj. Nie wiem, czy... Dobra, wyleczę się już z tych mikstur. Uleczę się do końca, może tutaj właśnie jeszcze miksturą. Czy oko i nosa? Wiecie co, wypisaliście, że wcale nie trzeba zakładać oka i nosa, ale ja mimo wszystko jednak lubię sobie założyć to oko. Nie wiem, jakoś tak czuję się ten... W różnych wersjach Gothica czasami inaczej działa to oko, że czasami nie trzeba zakładać, czasami trzeba, takie różne miksy. Dobra, tego załatwimy kostkami raczej, więc nie powinno być problemu. Najlepsza taktyka w sumie na niego to właśnie broń jakaś, bo kamienny, no to wiecie, tak samo jak z kamiennymi golemami. Okej, mamy tutaj Pedrakana. Usłyszcie. Co to nas powie? Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, ojej, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie.
Ładnie wygląda. Tacy ten wyjątkowo walczni, bardzo fajnie. I tacy wątli. Och, patroszę. Ja sobie zjem żelka. I rzucę twoje wnętrzności, ścierwojadą. Ten tekst już słyszeliśmy. Tak szybko. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. Pytaj więc. Czy masz więcej żelek? Nie, to głupie pytanie. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Pedrakan. O. Jak cię dopadnę? Obedrę żywcem ze skóry. To miłe. Naprawdę. Który z was, smoków, jest najpotężniejszy? Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem. Ale otworzy się i pochłonie cię, jeśli zbliżysz się do niej za bardzo. No spoko. Skała, która prędzej pęknie niż się podda, wznosi się dumnie ku niebu, by pogrzebać pod sobą nieostrożnych. A mimo to jest przecież najlepszą ochroną przed falą przypływu. Iskra życia płonie w huczącym. Następnym będzie ognisty smog, moi drodzy. A przecież ogień z tym będę miał największe, chyba największe problemy. Zostawiając po nim ledwie garstkę popiołu. Wszystkie żywioły mają moc stworzenia i niszczenia. Ale tylko w wodzie, która stała się twarda. Lodowy smog. Wszystko stanie się. No woda, lód, wiecie. Soli, na którym życie jest niemożliwe. Okej. Kto was tu przysłał? Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz pan i jego słowo moc. O kurde. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Wow. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Sam Beliar przyjdzie? Zostaniecie pokonani. A on zapanuje nad światem. Tam, nie wymyślaj. W porównaniu z nim nawet my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. Nasz pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. To trochę nudne, tak. Być tak wszechpotężnym, że schodzisz wszystkich, zamieniasz w zombie na przykład i co? Zero frajdy i później siedzisz tylko i tyle. Beznadziejne. Dość. Oko straciła swoją ochroną. Przygoduj się na śmierć. Nie, jeszcze nie teraz. Teraz, moi drodzy, muszę znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym bezpiecznie będę mógł stworzyć parę kostków. Te mi tutaj zaraz kulami ognia spami. On ma paliwo w gębie takie, że nie da rady. Okej, okay. Jestem bezpieczny. Teraz sobie oko zdjęło się. Amulet kapłana, moja mana. Boże, żelki brzoskwiniowe ludziska. To jest moc, naprawdę. Człowiek przyjdzie styrany po WF-ie, bierze sobie garnuszek coli, trochę żelków brzoskwiniowych i od razu mu się żyć chce. No, oczywiście jeszcze fajnie ponagrywać, o cholera. Gdzie jest mój kostek? No nic, mniejsza. Jeden gdzieś nagle stracił się. No trudno. Okej, kostki moje kochane. Na razie będzie was trzech. Musicie zająć go jakoś, a ja w tym czasie będę próbował stworzyć was więcej. Okej. Więc tak, teraz wymijającym ruchem trzeba jakoś sobie dobiec do niego. Spoko, damy radę, bo nie zadaje dużego damage'u. I właśnie w tym momencie moje kostki się nim zajęły mocno. Ja w tym momencie powinienem teraz jak najszybciej pakować manę i jak najwięcej właśnie tworzyć kostków, żeby wspierać te, które już tam walczą. I tak wygląda mniej więcej taktyka na tego cwaniaka. Kolejne dwa kostki poszły do roboty. Ja kolejne piję mikstury i kolejne kostki ruszają. I tak do skutku, więc widzicie sami, że to najlepsza taktyka na takiego cwaniaka. Okej, muszę podejść trochę bliżej. On się leczy dość szybko, dlatego kostków im więcej, tym lepiej. I moje kostki niestety też mają czas trwania jakiś, dlatego może być trochę trudniej. Ja nie mam za bardzo jak ich wesprzeć, nie mam aktualnie chyba żadnego z speli, które mogłyby zadać jakikolwiek damage właśnie Pedrakanowi czy jak ci tam. Kostki to najlepsza inwestycja aktualnie. No niestety trochę mikstur many pójdzie i będziemy bić go dość długo, zanim wszystkie kostki się rzucą w odpowiednim momencie i tak dalej. Ale myślę, że jakoś pójdzie. Widzicie, że tutaj niestety schodzi mu to HP tak troszeczkę wolno, ale spoko. Im więcej kostków, tym lepiej. Naładujemy sobie po prostu ich ile wlezie i sobie dadzą radę. Okej, ja tutaj wyknę jeszcze trochę. No i niestety już się zaczynają rozlatywać niektóre z moich kostków. Nie chciałbym, żeby tutaj ich zabrakło w pewnym momencie.
ale mówię wam, że magia przyzwania jest okej. Im więcej kostków, tym lepiej. Widzicie, że tam mam małą armię, może się zapiszę teraz, żeby tutaj nie było nagle jakichś niespodzianek. Jak coś, to się wciekam. Okej, no i jeszcze trochę tych mikstur zmarnuję niestety. Będzie trzeba się nadrobić trochę tymi miksturami potem. Okej, tutaj przyzywam ile tylko wlezie. Tam niektóre te kostki tak dziwnie walczą troszeczkę, niestety nie do końca jak trzeba. Ale widzicie, Pedrakan już ma połowę HP ponad mniej, więc moje kostki. Dobra, myślę, że chwilowo przestanę je tworzyć. Mógłbym w sumie wesprzeć troszeczkę moje kostki, na przykład, nie wiem, strzelając z łuku. Czy to zadziała? Okej, tylko chciałbym zmienić cel. O, właśnie na Pedrakana. Czy to zdziała? Ale ładnie, jak razem walą w niego, to jest damage konkretny. Widzicie to? Jak schodzi? No i już po robocie. W ten oto piękny sposób właśnie moje kostki, widzicie, moja armia cwaniaczków, kostków. Jak w ogóle jego nie wyglądają, zajebiście. Jeszcze te uśmiechy na twarzach tych kostków, to jest tak niesamowite. Okej, Pedrakan umarł. Jak widzicie, położyliśmy go bez najmniejszego problemu. Właśnie o to mi chodziło, żeby położyć go jak najszybciej. Serce kamiennego smoka wydobyte z niego. Tutaj moje kostki, niestety, niektóre poległy w tym ferworze walki. A ja teraz sobie pozbieram po prostu skarby po tym smoku, jak po tamtym też zbieraliśmy. Wilczy kieł, o, raczej słabo niestety. Tutaj mogliby się postawić jakiś z lepszym jakimś mieczem. Zbieram teraz tutaj na szybko te skarby, które tu są, i lecę do zamku powiedzieć, że jest zabity kolejny smok. I w ten oto piękny, o, sextans, właśnie. Mogłem nie odkupywać tamtego, którego sprzedałem failowo. I tutaj goblinie jagody, o, to fajny lulut. Okej, czy jeszcze coś tam z tyłu? Jakiś skarb może na mnie czeka? Już nic? O, niestety. Okej, no i widzicie, wszystkie kostki już niestety się rozleciały totalnie. Ja zebrałem wszystkie tutaj przedmioty. Teraz na szybciutko do zamku i kończymy odcineczek. W ten oto piękny sposób pozbyliśmy się smoka Pedrakana. Od razu naładuję sobie Okoinosa, żeby nie zapomnieć tego później zrobić. Chwila, okej. Naładuję Okoinosa. Okoinosa plusuje energią. W ten oto piękny sposób mamy kolejne oko. Znaczy oko znowu przygotowane na walkę z kolejnym ze smoków, w którym będzie tym razem ognisty smok, z którym będę miał na pewno większe problemy niż z poprzednimi dwoma. Ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się załatwić te problemy szybciutko. Okej, idę jeszcze powiedzieć do zamku, że już skończone, już udało się i następnego smoka zrobimy w kolejnym odcinku. Fajnie, że jeden odcinek na jednego smoka, myślę, że to będzie spoko. Będę musiał pomyśleć nad jakąś dobrą taktyką na tego ognistego. Garont, cześć. Kolejny smok nie żyje. A ja sobie kolejną żelkę. Muhoha. Mów. Smok z fortecy na południu już nie żyje. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. No dzięki. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Nie. Na szczęście nie. Mają spokój, spoko. Okej. Dobra, jeszcze tamtego spytamy o najnowszego smoka. Albo jakieś wieści. Orik, siemanko. Powinien spróbować żelek Orik, są zajebiste. A w waszych czasach chyba nie było takich radytasów. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze. Po ostatnim ataku doszły mnie wieści, jakoby jeden ze smoków zniknął gdzieś na południu, za wulkanem. Wydaje mi się, że tam powinieneś skierować swe kroki. O, aha. Więc powinienem pójść teraz na ognistego, a potem na kamiennego. Ale w sumie obojętne. Będę musiał pomyśleć jeszcze nad taktyką właśnie. Pójdę się przekimam jeszcze. W tym momencie się już zacznę z wami żegnać. Że mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Przepraszam, że trochę taki zamulający ten odcineczek mógł się wydać w ogóle. Ale jestem zmęczony. Postaram się jeszcze wieczorem coś niecoś nagrać. Teraz chcę, żebyście mieli fajny odcinek na popołudnie, a wieczorem jeszcze nagram kolejny. Idziemy spać i następnego smoka załatwimy później. Teraz się z wami żegnam. Dzięki, że jakoś wytrzymaliście ze mną tutaj te 20-30 tam minut. Chwała Inosowi. Chwała Inosowi, ziom. I siemano, i chwała Inosowi. I mówi Romy Skateboard, i radośnie bardzo. I usłyszymy się już niedługo w następnym odcinku. Polowanie na smoki. Widzicie, idzie bardzo dobrze. Dobra, trzymajcie się, ludzisko, pa pa.